Siemanko, witajcie na kanale Zwyczajny Facet. Jeżeli jeździcie na motocyklu lub po prostu lubicie bawić się w filmowanie, to mam dla Was ogłoszenie parafialne. 6 września bieżącego roku miała miejsce premiera nowego GoPro 12 Black i dla wielu z Was może to być dobry moment, aby zmienić swoje stare, wysłużone GoPro lub zakupić pierwsze nowe. Ale to, czy warto je kupić, czy nie, to też zależy. A od czego? Zostańcie chwilę ze mną. Wysyłka nowego egzemplarza będzie od 12 września, jak dobrze przeczytałem, tak woli ścisłości. Nowe GoPro 12 Black jest sprzedawane w przedpremierze za 2099 zł, co jest naprawdę dużym zaskoczeniem, gdyż wersja 11 na premierę była wystawiona za 2699. Patrząc po tym, jaką cenę wyjściową zapowiada Apple ze swoim iPhone'em 11 Pro Max, a ma to być chyba około $1300, to może faktycznie zaczyna się jakaś tendencja normowania cen, a nie co model to 500 do góry. Oczywiście, dla łowców okazji warto teraz się uzbroić w cierpliwość i sprawdzić ceny 11, bo te na pewno spadną. Już można dostać ją za około 1899 zł, czyli niżej jak było 10 w momencie premiery 11. Niestety, jak to GoPro zdążyło nas przyzwyczaić, nie jest to zupełnie nowy model kamery, a raczej kolejna generacja GoPro 11. Oprócz kilku fajnych feature'ów, o których może nagram osobny film, to GoPro 12 jest tak naprawdę tym samym dobrym GoPro, które miało premierę w zeszłym roku. Sensor to nadal 1x1,9 cala, czyli ten sam co w GoPro 11, a więc jakość produkowanego obrazu może być delikatnie lepsza, tylko dzięki bardziej dopracowanemu oprogramowaniu, bo polepszenia jakości, szczególnie w gorszych warunkach oświetleniowych od strony sprzętowej, nie ma co oczekiwać. Ta sama wielkość sensora równa się tyle samo przechwyconego światła. Innymi słowy, jak zdobędę jakimś cudem GoPro 12 do testów, to zapewne nikt nie odróżni obrazka z 11, a z 12. GoPro, nadal czekamy na sensor jednocalowy. Ba, pokuszę się nawet o stwierdzenie, że nie ma co zmieniać z 10 na 12, bo zmiana dla formatu 8.7 i 10 bitów głębi kolorów dla wielu, jak nie większości użytkowników, nie jest żadną zmianą. Stabilizacja już od wersji 8 jest mega dobra, jakość obrazu również. Tak naprawdę to nowe GoPro 12 jest dla tych, którzy nie mają jeszcze kamery. Wtedy warto kupić 12 lub nieco taniej 11. 12 jest też dla tych, co jak ja, siedzieli jeszcze na starych generacjach 4, 5, 6, 7 i brak stabilizacji potrafi być bardzo odczuwalny, jak również jakość obrazu, szczególnie w tych czasach, nie jest już wystarczająca. Dajcie znać, czy macie zamiar stać się posiadaczem nowego GoPro 12, napiszcie w komentarzu. I to tyle w tym krótkim filmie. Szerokości na drodze Wam życzę, na razie, cześć!